Jeżeli prezes Jóźwiak reprezentuje takie umiejętności, jak pokazuje na nagraniach, no to w 30 sekund Michał go znokautuje. Po prostu siłą uderzenia, techniką. Mam nadzieję, że szczerze, chciałem, żeby prezes mnie zaskoczył, żeby pokazał wysokie umiejętności. Tak jak mówiłem ostatnio już tam w wywiadzie, że Michał nie zawsze mnie kibicował, zawsze gdzieś mojego rywala, to ja teraz po cichu liczę, że prezes zaskoczy. Nie tyle, że wygra, chociaż bez znaczenia dla mnie to jest serio, bo ja jak oglądam pojedynki, dla mnie jest najważniejszy dobry pojedynek. Nie kieruję się jakoś tam sentymentem, czy kogoś lubię, bo to jest walka. Też nie chciałbym, żeby ktoś tam... To jest walka i tu się może wszystko wydarzyć. Kto wygra, ten wygra. Na tę chwilę no, chciałem, żeby mnie prezes Jóźwiak zaskoczył. Może tam Michała troszkę obije. A tak szczerze to mówię, to nie ma dla mnie jakiegoś mega znaczenia. Wiadomo, że, no, że jednak no, Michał jest naszym wspólnikiem, naszym nowym kumplem i po prostu wiadomo. Natomiast no, dla mnie liczy się tutaj dobra walka i to, kto wygra, nie ma jakiegoś dużego znaczenia. Ten face to face, pewnie do tego dążysz, to już jest, wiesz, Michała decyzja, jego emocje. No i tutaj zostaną wyciągnięte konsekwencje z tego tytułu. I no, no będziemy musieli go ukarać karą finansową. No bo no musimy każdego traktować równo, prawda? To było uderzenie z pięści, prawda? Zamkniętej, to nie był nawet liść. Nieprzemyślane, duże emocje, wiadomo, kumulują się te emocje w Michale. Także zostanie pociągnięte do konsekwencji.